część Boże, pan minister Szumowski zaniemógł, jak słyszę. Media donoszą, że wraży wirus. Ten wirus modny, jedynie słuszny w tym sezonie, powalił jego i, i także jakieś tam spustoszenie w rodzinie. Czyni więc oczywiście z należytym współczuciem, bez szyderstwa, bez ironii, zdrowia życzę wszystkim, którzy za nie mogli, wszystkim chorym, niezależnie od tego, czy obłożnie, czy nie życzę powrotu do najlepszego zdrowia. No a szczególnie samemu Panu ministrowi, bo przecież wszyscy chcielibyśmy go widzieć w zdrowego, żywego przed sądami, trybunałami najwyższymi w Rzeczypospolitej. Wielka by to była szkoda. Szkoda, tak. Szkoda wyrządzona dobru publicznemu, jakim jest poczucie działania. Przepraszam za słowa prawa i, i sprawiedliwości w Rzeczy Pospolitej. Wielka by to była szkoda, gdyby pan minister Szumowski miał się wywinąć. Sprawiedliwość doczesna, gdyby miała go nie sięgnąć. To byłby naprawdę zły, mało budujący przykład dla współczesnych i dla przyszłych pokoleń. Polaków, jeśli w ogóle jakąś przyszłość mieć będziemy jako naród w tej epoce nowej normalności, którą otworzyli dla nas właśnie Szumowski z Morawieckim i, i Pinkasem głównym inspektorem sanitarnym et consortes et tutti quanti cała ta grupa, którą wprawdzie już bez Szumowskiego w tym składzie ta grupa, którą na forum parlamentarnym określam jako, jako z lekka zdezorganizowaną, ale jednak grupę przestępczą, która działa na, na szkodę, oby nie na zgubę Polaków. No i cóż, Szumowski jest tutaj sztandarem tego projektu, tego wielkiego projektu ataku propagandowego tej wojny z narodem, która przecież już ma swoje skutki. Katastrofa społeczno-kulturalno-gospodarcza, katastrofa, która, która polega na atomizacji społeczeństwa, rozbiciu narodu. Podział, rów wykopany, donosicielstwo, denuncjacja, no i po prostu przypadki paranoi skutkującej agresją w życiu, w życiu publicznym. Niektórzy z tego życia publicznego w związku z tym emigrują wewnętrznie, zamykają się w domach, inni są zamykani. Przypomnę to już setki tysięcy. Polaków Pozbawiono wolności na podstawie e, widzimisię ministerialnego, czyli na podstawie tego, co pan minister raczył był e, e, wysnuć. No, no, może nie wyssać całkiem ze swojego ministerialnego palca, ale wysnuć e, z tych przekazów, które e, tak jak i my, oglądał na początek po prostu na pasku w zagranicznych telewizjach implementowane do nas te obłędne zasady, a później do tych zasad, do tej złej praktyki dorabiana coraz, coraz bardziej rozmijająca się z rzeczywistością teoria, no właśnie atak propagandowy. No i Pan minister Szumowski, który jeszcze, jeszcze przecież z początkiem tego roku sam ze zwykł w swoim wykonaniu swadą szydził z maseczek, potem je zalecał, teraz jego następcy straszą i, i kontynuatorzy grożą dalej narodowi, narodowi, który, który podlega przecież represjom. Przecież to jest kara. Pozbawienie wolności, ograniczenie możliwości poruszania. I co z tego, że to w domowych pieleszach zamknięto setki Polaków w kwarantannie. I co z tego, że we własnych domostwach. Ale to jest przecież pozbawienie wolności. Pozbawienie wolności, które tradycyjnie, historycznie od czasów Jagiełłowego Neminem Captivabimus było prerogatywą wyłącznie sądu. Nikogo nie wtrącę do ciemnicy bez sądu. Obiecał, obiecał Polakom, naszym praszczurom, obiecał król Jagiełło. I, i tego w teorii przynajmniej trzymano się no, przez, przez stulecia, póki, póki władza. Polska była nad Polską, a, a potem to, szczerze mówiąc, nawet zaborcy, ba, nawet okupanci szukali zawsze jakiegoś sposobu na to, żeby to było lega artis, żeby to wszystko było w, w przynajmniej w pozornej zgodzie, z, z normą cywilizowaną. No, a, a teraz zerwanie. Zerwanie z tą e, tradycją, I, i oto prawo konstytucyjne ograniczone jest rozporządzeniem ministerialnym. E, zmienne wytyczne do tych rozporządzeń, jeszcze bardziej zmienna praktyka w różnych zakątkach kraju, w różnych stronach, regionach. E, no i, i to, że dyktat w tej dziedzinie władzy świeckiej znalazł niestety chętnych żyrantów w przedstawicielach władzy duchownej, to nikogo tutaj nie powinno usprawiedliwiać. Pozbawienie zatem wolności, uszczerbek i sukcesywnie pozbawienie majątności, oddzielenie dzieci, notabene nowonarodzonych od, od matek, od rodziców Naloty policyjne na, na wesela, pogrzeby, sprawdzanie, sprawdzanie listy gości, no i pieniądze, prawda? Pieniądze lejące się strumieniami, przepalane, przepuszczane na różne tam zakupy. To zresztą z mojego punktu widzenia to jest, powiedziałbym, najmniejsza. Najmniejsza ze zbrodni popełnionych przez ten reżim, którego twarzą był przez długie miesiące pan minister Szumowski. Mówię zbrodnia, bo przecież u nas na przykład zbrodnią jest, jest przestępstwo fiskalne, watowskie. Za to można iść na, no to są naprawdę wyższe rejony kar, które tutaj mogą być aplikowane. To, to pewnie za morderstwo można w jakichś tam sprzyjających układach się tańszym, niższym kosztem można się wykręcić, ale jakby ktoś fiskusa usiłował oszukać, naciąć, to, to się nie wykręci. Więc dlatego też, jeśli latają tam, Miliardy jakieś z budżetu na, na różne. Z jednej strony zakupy covidowe, z drugiej strony, jakieś tam ulgi, cały ten system robienia dobrze wybranym, więc przede wszystkim bankierom, przez których to się wszystko. Przepuszcza. Z mojego punktu widzenia to jest, to jest chyba mocna hipoteza, że mamy do czynienia z, z, z przedsięwzięciem zbrodniczym w wielu wymiarach. Notabene, notabene ten zbrodniczy charakter całego przedsięwzięcia, on od samego początku tym się wyraża, że są usuwane dowody w sprawie i to takie dość kluczowe dowody, mianowicie pali się zwłoki. Szanowni Państwo, pali się zwłoki ludzi nominowanych na nosicieli koronawirusa. Nieustannie, oczywiście, to kłamstwo, ta manipulacja, prawda? Liczba zakażonych. Komunikowana właśnie na pasku w telewizji bez tłumaczenia, że ta liczba zakażonych jest bezpośrednim wynikiem zaordynowanych liczby zaordynowanych testów, które są funta kłaków warte. No i Większość słuchaczy przecież słyszy zakażeni, a, a rozumie zarażeni, a jak, a jak rozumie zarażeni, to myśli konający, umierający. No nie, może już nie większość, może jednak ludzie czują, że to ściema. Może nasza książka, fałszywa pandemia, trochę tam zrobiła pozytywnego zamieszania, może przyczyniła się do jakichś przewartościowań. Tak czy inaczej. Panu ministrowi Szumowskiemu najlepszego zdrowia życzę, a innych ministrów na czele z koordynatorem służb specjalnych. A jak słyszę, teraz nad tym koordynatorem, takim super koordynatorem, ma zostać sam pan prezes, premier naczelnik żoliborski Kaczyński. Ma skupić w swym ręku władzę nad resortami siłowymi Wojsko Bezpieka. Administracja, policja i, i, i prokuratura. i prokuratura, No to ich z kolei wzywam do tego, żeby zadbali o bezpieczeństwo Szumowskiego. Bo jak media tak ogłaszają, co jest zresztą pewną z mojego punktu widzenia taką no, przykrą dla mnie, jako słuchacza, krępującą odsłoną czyjejś prywatności. Może to nie jest miłe dla państwa Szumowskich, że w telewizji opowiadają, że, że tam u nich choroba w rodzinie, prawda? To jest bądź co bądź właśnie sfera prywatności. To nic, że Szumowski Polaków z tej prywatności odziera na różne sposoby, że ta ingerencja w życie osobiste jest tak brutalna. Między innymi. On się do tego przyczynił, no ale to, to jeszcze nie powód, żebyśmy my takie praktyki akceptowali, ale skoro to jest tak głośno reklamowane, no to nie brak złych ludzi na tym świecie, i może ktoś chciałby wykorzystać to jako pretekst, żeby zalegendować, nie daj Boże, jakąś głębszą zapaść na zdrowiu pana ministra Szumowskiego. Może nawet niezwiązaną z tymi testami, z tym wirusem. No, Mówiąc krótko, szanowni państwo, żeby nie owijać w bawełnę i tutaj poważnieje, no, ja się boję, żeby nam ktoś pana ministra Szumowskiego na tamten świat nie wyprawił. Pod pretekstem pandemii, pod pretekstem właśnie zakażenia, zarażenia, nieważne czy bardziej, czy mniej w przebiegu dramatycznego, czy, czy może bezobjawowo, czy całkiem objawowo. Boję się o pana ministra Szumowskiego, bo przecież gdyby tak on, zamiast stanąć przed sądami ziemskimi, doczesnymi, ludzkimi, gdyby tak szybciej ktoś go wyekspediował przed sąd boski, no to... Przykra to rzecz, panie ministrze, ale wielu ludzi by tutaj odetchnęło z ulgą, prawda? Wielu ludzi, by jakby to powiedzieć, no, no miałoby powody, żeby mniej się martwić o to, że, że wystąpi pan minister w charakterze jakiegoś świadka koronnego czy niekoronnego, że wyląduje w jakimś areszcie wydobywczym, jak, jak, jak właśnie, jak się sytuacja. Wyklaruje na lepsze. I dlatego lękam się o, o, o zdrowie, a nawet prawdę mówiąc, i życie pana ministra Szumowskiego. I dlatego bardzo proszę wszystkich, którzy odpowiadają w ogóle za zdrowie pierwszych, drugich, trzecich i piątych osób w państwie, żeby stawały na wysokości swojego zadania i żeby, i żeby pilnowały tego wszystkiego. Na koniec, szanowni państwo tej, tej gatki yy, ogłoszenie parafialne 10 października w yy, licznych, tak licznych, że aż trudno by mi było tutaj wymienić miastach. W Polsce odbędą się manifestacje. Stop Plandemii. Maszerujemy, żeby upomnieć się o wolność, właśnie tę wolność na poziomie elementarnym, fizycznym, cielesnym. Poziomie. Bo któż jest właścicielem naszego ciała? Czy, czy Szumowski z Pinkasem mają być właścicielami naszego ciała? Czy może jednak my sami będziemy decydować o tym, jakie procedury, jakie, jakie specyfiki farmaceutyki przyjmujemy, jakie zalecamy, decydujemy się zaaplikować swoim dzieciom? Jeśli nie obronimy prawa własności do naszej cielesnej powłoki, to nie obronimy naszego prawa do decydowania o własnym losie w żadnej innej dziedzinie. A zatem 10 października w miastach, co najmniej na dziś zgłoszenia z kilkudziesięciu ośrodków, a 24 października zjedźmy się wszyscy w Warszawie. 24 października stowarzyszenie Stopnop, ale i Konfederacja Korony Polskiej 24 października w mieście stołecznym w Warszawie. Mam nadzieję, że zobaczymy się, że zobaczymy się licznie, tłumnie, prawdziwie masowo. Po co? Po co taka manifestacja? No, no, no właśnie po to, żeby się bronić przed tym terrorem sanitarnym, żeby się bronić przed y, pandemią psychozą, y, żeby nie popadać w korona panikę. Y, Złota polska jesień. Nie wiem, czy będzie następna okazja, żeby coś w tej sprawie manifestować, żeby cokolwiek, żeby cokolwiek jeszcze w tej sprawie powiedzieć. Bo ze strony władzy, szanowni państwo, argumenty Oczywiście w tych rozmowach kuluarowych, zakulisowych, argumenty pojawiają się takie, że hmm, no może rzeczywiście to wszystko, to wszystko nie jest dokładnie tak, jak to na początku nam się zdawało, no ale przecież po pierwsze, cały świat. Bierze, bierze obywateli swoich za twarz, więc czemu my nie mielibyśmy tego robić? Tak rozumują ludzie rządu warszawskiego i, i, i najwyższych instancji tej władzy w Rzeczpospolitej III pół. No i drugi argument z ich strony, no gdybyśmy tego nie zrobili, to co ludzie by na to powiedzieli? Sami by nas może chcieli w, 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 popadając w te... W te w tę paranoję pandemiczną sami by nas może zmietli, gdybyśmy my luzowali, podczas kiedy cały świat wiadomo, że równa szereg. Więc jeden i drugi argument fałszywy. Ten, ten argument z autorytetu zewnętrznego fałszywy, bo przecież są różne kraje, no. Białoruś, tak, ciekawy przypadek, ale i Skandynawia. I, i, i wiecie Państwo, w Kirgistanie, ja wiem, że to Polakom to uwłacza, prawda? Postsowiecka republika, ale, ale jednak w Kirgistanie to można to można podobno mandat zarobić, zanoszenie za noszenie maseczki w miejscach publicznych i generalnie władza tam nie życzy sobie i nie pozwala, żeby publicznie używać słowa koronawirus. Ciekawe, prawda? No, bronią się jak umieją. A więc nieprawda, że nie można. Nieprawda, że wszyscy. No i drugi argument, że jest fałszywy, no to, to udowodnicie, udowodnicie Państwo, manifestując Wasze w tej sprawie, pragnienie wolności i pragnienie położenia kresu tresurze, tresurze narodu. Właśnie dziesiątego. Października w Waszych miastach i wsiach, w Waszych lokalizacjach, a 24 października do zobaczenia w Warszawie, pewnie w śródmieściu. 24 października upomnijmy się o, o wolność i normalność przeciwko terrorowi sanitarnemu i tresurze narodu. Stop pandemii. Do zobaczenia, a, a minister Szumowski niech nam, niech nam długo żyje w najlepszym zdrowiu. No, bardzo ważne, żeby dobrą pamięć zachował, prawda żebyśmy się mogli dowiedzieć od niego i, i innych i innych podsądnych, jak to właściwie z tym z tym braniem narodu za twarz było w roku 2020. Inne tam szczegóły Sprawy importu maseczek, zamawiania szczepionek, to też bardzo chętnie oczywiście będziemy się wsłuchiwali w te zeznania, no ale warunek jest taki, żeby delikwenci doczekali procesu i żeby sprawiedliwe wyroki na nich zapadające, żeby mogli usłyszeć na własne uszy, żeby to nie był jakiś tam tylko sąd historii, postmortem, ale, ale no, przyszłość narodu bezpieczeństwo, prawdziwie głęboko pojmowane bezpieczeństwo tego właśnie wymaga, żeby no, po prostu, żeby z własnej czy cudzej woli nie uniknęli ziemskiej sprawiedliwości. Dziękuję. Państwu za uwagę i, i wszystkim życzę, żebyśmy zdrowi byli na duszy, ciele i umyśle. Do zobaczenia 10 i 24 października z Panem Bogiem.